Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek Sadzę pomidory do gruntu z początkiem maja. Dlaczego? A także chcę Wam opowiedzieć w tym odcinku o różnych terminach sadzenia pomidorów: czy w gruncie, czy w tunelu i w szklarni. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj jest 4 maja, a ja już mam część pomidorów posadzonych w gruncie. 4 maja 2022 roku bo to jest znacząca data. Dlaczego znacząca? Znaczący rok, dlatego że ten rok jest cieplejszy, maj jest cieplejszy. I ja mieszkam na południu Polski, prawie przy granicy z, Czech z Czechami, więc tutaj mamy te warunki trochę bardziej cieplejsze niż pozostałej części Polski. Doskonale wiecie, że pomidor wywodzi się ze strefy tropikalnej, takiej ciepłej wymaga takich wysokich temperatur w uprawie, ale także w trakcie sadzenia. Otóż ziemia powinna przekraczać powyżej 10 stopni Celsjusza, kiedy chcemy sadzić pomidory dlatego, że wtedy pomidor rośnie lepiej. Termin sadzenia pomidorów do gruntu, czyli pod chmurką, pod gołym niebem, to jest gdzieś po połowie maja, po tak zwanych zimnych ogrodnikach, zimnej zośce. To jest taka umowna data. Ale czasami są prognozy pogody, które mówią, że na przykład jest początek maja i nie ma widoków na przymrozki. W związku z tym już możemy się zastanawiać, jeśli mamy jakieś pomidory wybiegnięte jeszcze szczególnie, czy czasem ich nie posadzić. Nie macie tunelu, nie macie szklarni i się zastanawiacie, kiedy to zrobić. Ja w tym roku, w 2022, właśnie z początkiem maja, ze względu na prognozy pogody i temperatury w nocy około 9 stopni Celsjusza, a w dzień od 17 do 21, zdecydowałem się, że posadzę pomidory do gruntu. Wykopałem otwór większy niż doniczka, w której rosły około 2-3 krotnie, uzupełniłem ziemią, Takim gotowym podłożem do pomidorów i ziół, bo moja ziemia jest trochę słaba, zła. Posadziłem głębiej niż rosły, aż po same liście, dlatego że wtedy tworzy się system korzeniowy. Na łodydze takich korzeni przybyszowych i to też dobrze dla pomidora. Na dno dołka dałem jak zawsze trochę pokrzywy, rozdrobnionego obornika, przysypałem ziemię, i następnie wsadziłem moją rozsadę pomidora. Następnie bardzo obficie podlałem wokół tego pomidora. Tutaj nie ma tych rowków, tak jak u mnie w szklarni czy w tunelu, no bo tutaj jest grunt, jak pada deszcz, to też tą ziemię by rozmywał, więc posadziłem tradycyjnie na płasko, można powiedzieć. Ale tutaj pomidory będą właśnie zraszane deszczami czy podlewane, więc ilość po moich podlewań będzie dużo mniejsza niż w tunelu czy w szklarni. I uważam, że nie ma co sugerować się datą. Konkretną datą, kiedy wolno, a kiedy nie wolno sadzić pomidory. Gdyby jednak okazało się, że mają przyjść niskie temperatury, to można takie niskie jeszcze rozsady pomidorów okryć, na przykład jakąś włókniną białą czy zimową, można zrobić taki stelaż, taki, takie łuki i zabezpieczyć na tę jedną noc czy kilka nocy. Ten filmik po to Wam nagrywam, że wiele osób z was już ma wybiegnięte pomidory, bo za szybko je siało za szybko przygotowało swoją rozsadę i teraz już mają po pół metra czy 60 centymetrów może kwiaty mają i jeśli właśnie Prognozy pogody. Warunki są ku temu sprzyjające, to można zaryzykować i posadzić pomidory do gruntu, ale wcześniej oczywiście hartujcie. Nagrałem specjalny filmik o hartowaniu, po co to jest i dlaczego się to robi, więc też nie zapomnijcie o tym hartowaniu, a nie tylko że wsadzicie pomidora do gruntu, bo on zaraz padnie czy z wysokich temperatur, z poparzeń słonecznych, czy nawet z tych niższych temperatur nocnych. Więc to jest bardzo istotne te hartowanie. Ja tutaj mam tylko część pomidorów posadzonych. Tutaj akurat mam taką grządkę w której rosną pomidory karłowe, tylko i wyłącznie karłowe. Tutaj takie pomidory samokończące. A tutaj będę miał grządkę z takimi pomidorami typu czery koktajlowe, takie drobno owocowe. I też zaraz przystąpię tutaj do zagospodarowania tego zagoniku małego, w którym posadzę pomidory te wielkoowocowe, te, te rozsady, które mi zostały, bo jeszcze tych rozsad mam tutaj sporo. I one też już są takie wybiegnięte, zobaczcie, niektóre jak ta. Te dolne liście zaczynają usychać z tego powodu, że pomidor ma za mało miejsca, ten system korzeniowy. W związku z tym, dbając o całą roślinę, chcąc przeżyć, będzie odcinał dopływ składników odżywczych do tych niższych partii liści. Dlatego tak się dzieje. Tutaj na przykład mamy liść poparzony. Czyli poparzenie słoneczne nastąpiło, ale to nie szkodzi. Nic mu się nie stanie, jeśli jest na jednym liściu taka plamka. Mam kilka takich odmian, które były wrażliwsze na promienie słoneczne, nie były takie odporne, i one zostały poparzone. Ale jeśli takie coś widzicie, to ten kombidor już woła. Albo dajcie mi jeść, albo dajcie mi wody, jeśli liście. Trochę wienną, tak opadają. Taki liść można oczywiście usunąć i sadząc pomidora, sadzimy aż pod ten liść, czyli zobaczcie, jak głęboko mogę ten pomidor posadzić. Jeśli jest jeszcze dłuższy niż ten, albo taki, to możecie tak trochę pod ukosem go posadzić, i w tutaj z tego będą wyrastały korzenie przybyszowe. To taki tylko krótki filmik poglądowy. O terminie sadzenia pomidorów, że nie trzeba się go sztywno trzymać. Bo dla przykładu Wam tylko powiem, że rok temu sadziłem pomidory dopiero 1 czerwca, bo dwa lata temu posadziłem po zimnych ogrodnikach, a za dwa dni po zimnych ogrodnikach przyszły dopiero przymrozki i te pomidory, które posadziłem, kierując się Tą taką umowną datą, że sadzimy po zimnych ogrodnikach i zimnej zośce, okazał się złudny. I ja, będąc już pewnym, że tak, fajny termin, sadzę pomidory, a tu przychodzi przymrozek i te pomidory zahamowały w swój wzrost ze względu na nisk niską temperaturę tutaj powietrza na dworze. W związku z tym sugerujcie się bardziej prognozami pogody. Oczywiście sadzenie pomidorów należy przeprowadzić w maju nie w kwietniu do gruntu ale tak jak powiedziałem terminy są terminy Wyobserwujcie pogody jakie macie moje pomidory w gruncie będę nawoził dopiero po dwóch tygodniach od posadzenia zastosuję na przykład gnojówkę z pokrzyw jeśli już mam gotową ale mogę zastosować jakiś biohumus taki nawóz płynny do pomidorów albo nawóz w formie takiego granulatu NPK gotowego, który rozpuszczamy w wodzie i podlewamy. I podlewamy oczywiście nie po łodydze, nie po liściach, tylko troszkę dalej, ale nie wcześniej na nawoże niż dwa tygodnie po posadzeniu, po to, żeby roślina miała czas się zaklimatyzować w nowych warunkach. Tak samo nie przesadzam z podlewaniem. Podlewanie wykonuję wtedy, kiedy liście pomidorów są tak jakby zwiędłe obwisłe. Zaraz po posadzeniu bardzo intensywnie to podlewam. Niektórzy moczą taką doniczkę w wodzie, ewentualnie do tego dołka można nalać wody. Jak ta woda wsiąknie, to dopiero potem wsadzić rozsadę. Ale też można zrobić tak jak teraz zrobiłem ja, czyli po posadzeniu intensywnie, mocno podlewałem na zewnątrz, żeby ta ziemia była właśnie wilgotna. Napiszcie, jakie macie doświadczenia z sadzeniem pomidorów. Czy sadzicie po 20 maja, czy stosujecie się do tych terminów? Czy na przykład ryzykowaliście i też się Wam udały pomidory? Albo czym osłaniacie, jeśli miałyby przyjść przymrozki albo zimne dni, czy noce? Pomidory w gruncie już też posadziłem pod chmurką. Teraz wbijam te paliki, żeby mieć do czego podwiązać te pomidory, te wyższe odmiany. A karłowe nie trzeba palikować, ale ja takie chociaż niższe paliki dam, dlatego że jeśli ten karłowy pomidor by się miał przywrócić, więc ja go też go podwiązuję na wszelki wypadek. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.